Zdjęcia przedstawiające budynek Collegium Paderewianum II. Ujęcia z lotu ptaka. Pojawia się logo działu do spraw osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i nazwa cyklu wykładów – Wykłady otwarte. Plansza tytułowa. Dozwolone korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim dla potrzeb edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami. Dzień dobry Państwu. Sybilla Stanisławska-Klot. Justyna Orzegalska-Trybalska. Reprezentujemy Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszamy Państwa na wykład poświęcony dozwolonym formom korzystania z utworów chronionych prawem autorskim dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na początku przedstawimy Państwu krótki plan naszego wystąpienia. Powiemy tak, co chroni prawo autorskie, jakie są zasady ochrony autorskoprawnej, jakie są zasady korzystania z utworów, zarówno na podstawie umów, jak i na podstawie przepisów ustawowych, które dla tej problematyki, którą będziemy omawiać, są kluczowe. I przejdziemy do właśnie tych form dozwolonego użytku, które są przewidziane w ustawie, a które są istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych i korzystania z utworów na jej potrzeby. Prawo autorskie chroni dwie kategorie zasadniczo wytworów intelektu człowieka, mianowicie utwory. I artykuł 1 ustawy o prawie autorskim zawiera definicję utworów, którymi są wszelkie przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Ustawa też zawiera przykładowe wymienienie tych kategorii utworów. Są to utwory literackie, naukowe, fotograficzne, architektoniczne, ale też ustawa chroni drugą kategorię rezultatów działalności, które są wykorzystywane w procesach edukacyjnych, a mianowicie artystyczne wykonania, ich utrwalenia w formie fonogramów, wideogramów, czy też programy radiowe, telewizyjne, pierwsze wydania oraz wydania krytyczne i naukowe. I właściwie w działalności dydaktycznej spotkamy się z wszystkimi kategoriami utworów. Wszystkie te kategorie mogą potencjalnie być wykorzystywane. Najczęściej oczywiście są to artykuły naukowe, popularno-naukowe, podręczniki, skrypty, wykład akademicki jest utworem, ale także rysunki, fotografie. Różnego rodzaju filmy, czy też takie nawet drobne, amatorskie filmiki mogą podlegać ochronie autorskoprawnej. Także status utworu mogą mieć strony internetowe, z których właśnie korzystamy, programy komputerowe, fragmenty programów, czy też bazy danych. Przedmiotem ochrony jest cały utwór, jak też i jego fragmenty, które mają charakter twórczy. I właściwie dzisiaj w ramach właśnie korzystania, przygotowywania różnych materiałów edukacyjnych, no właściwie nie sposób jest nie korzystać z cudzej twórczości. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jakie są zasady ochrony prawa autorskiej i w tym zakresie konieczne jest rozróżnienie dwóch rodzajów praw autorskich. Pierwsza kategoria praw autorskich to są autorskie prawa osobiste, prawa, które chronią więź twórcy z utworem. I to są prawa różnorakie, przede wszystkim prawo do autorstwa utworu, a więc prawo żądania przez twórcę utworu, aby inne osoby oznaczały jego autorstwo, jego nazwisko. Jest możliwość także udostępniania utworu anonimowo. Drugie autorskie prawo osobiste to jest prawo do integralności utworu, a zatem takie prawo chroniące integralność utworu rozumianą w ten sposób i to prawo jest rozumiane w ten sposób, aby inne osoby bez zgody twórcy nie dokonywały jakichś zmian, modyfikacji jego utworu. W tym zakresie konieczna jest zgoda autora. Kolejne prawo autorskie osobiste to jest prawo do rzetelnego korzystania z utworu, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu, także prawo osobiste. I te prawa wszystkie charakteryzują się jedną wspólną cechą, a mianowicie są to prawa, które mają charakter nieograniczony w czasie, a zatem trwają także po śmierci twórcy, co oznacza, że także po śmierci twórcy utwory muszą być oznaczane autorstwem i muszą być respektowane te prawa. I druga charakterystyczna cecha to jest to, że te prawa są niezbywalne. Co to znaczy? One nie mogą być ani przeniesione umownie na inną osobę, ani nie można się ich zrzec. Taką formułą, która jest dopuszczalna, jest regulowanie
korzystania, wykonywania tych praw przez osoby trzecie, ale w tym zakresie no, potrzebne jest uregulowanie tej kwestii właśnie z twórcą utworu. Druga kategoria bardzo istotna praw to są autorskie prawa majątkowe. Tutaj mamy triadę takich uprawnień, a mianowicie wyłączność w zakresie korzystania z utworu, wyłączność w zakresie rozporządzania utworem i prawo do tego, żeby za to korzystanie pobierać wynagrodzenie. Te uprawnienia tworzą właśnie taką wyłączność, jeśli chodzi o korzystanie z utworu, oznaczającą dla osób trzecich, że poza sytuacjami, w której wyrażona jest zgoda na korzystanie, albo mamy podstawę ustawową, tylko w takich sytuacjach z autorskich praw majątkowych można korzystać, a właściwie można korzystać z utworu. I tutaj także należy pamiętać o pewnej charakterystyce tych praw. Ta charakterystyka jest inna niż w odniesieniu do autorskich praw osobistych. Autorskie prawa majątkowe są ograniczone w czasie i tutaj podstawowa reguła jest taka, że te prawa trwają przez okres życia twórcy i 70 lat po jego śmierci, a zatem długi okres ochrony prawna autorskiej. I te prawa autorskie majątkowe są prawami, które są, mogą być przedmiotem różnego rodzaju umów, mogą być przedmiotem dziedziczenia, są innymi słowy zbywalne i podlegają obrotowi, o czym będziemy jeszcze mówić. Tak, przypomniałyśmy Państwu, jaka jest treść praw autorskich. Teraz zastanowimy się nad tym, w jaki sposób można korzystać legalnie z utworów, które podlegają jeszcze ochronie autorsko-prawnej. I tutaj mamy dwie takie podstawy, mianowicie jedną są umowy, a drugą przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które konstruują instytucję tak zwanego dozwolonego użytku utworów i przedmiotów praw pokrewnych. A jeśli chodzi o umowy, to tak jak wspomniała koleżanka, one dotyczą autorskich praw majątkowych i te umowy możemy podzielić na umowy przenoszące prawa oraz umowy licencyjne. W praktyce, w związku z wykorzystywaniem utworu w sferze działalności edukacyjnej, w rzeczywistości bardzo rzadko dochodzi do takiego indywidualnego negocjowania umów. No, rzadko się zdarza, aby prowadzący wykład, przygotowujący materiały dla studentów, rzeczywiście podpisywał, negocjował najpierw, potem podpisywał umowę z podmiotem, z twórcą, który przygotował utwór. Natomiast są takie rodzaje licencji, które są często i mogą być wykorzystywane dla uzyskania podstawy prawnej do korzystania z utworów. Myślimy tutaj o licencjach Creative Commons. Coraz więcej utworów jest udostępnianych, szczególnie w internecie, na właśnie z wykorzystaniem licencji Creative Commons. Tutaj już użytkownik korzystający nie musi tych umów negocjować indywidualnie. Dochodzi do zawarcia umowy w momencie rozpoczęcia korzystania z utworu. Oczywiście należy pamiętać o regułach, o warunkach, które te licencje Creative Commons określają. Ale proszę zwrócić uwagę właśnie na to bezpieczne, nowe, możemy tak powiedzieć, takie narzędzie umowne wykorzystywania utworów, jakimi są właśnie licencje Creative Commons. I one, jak z naszej praktyki widzimy, one rzeczywiście często są wykorzystywane przez osoby, które przygotowują materiały dydaktyczne. Drugą podstawą, która będzie przedmiotem naszego dzisiejszego wykładu, naszej prezentacji, to jest podstawa zawarta w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które to przepisy konstruują instytucję dozwolonego użytku. Ten dozwolony użytek pozwala na to, żeby w okresie, gdy trwają autorskie prawa majątkowe, skorzystać jeszcze z utworu, ale właśnie bez konieczności pytania twórcy o zgodę, bez konieczności negocjowania z twórcą indywidualnych warunków i zasadniczo bez konieczności zapłaty wynagrodzenia. Tutaj pewien wyjątek dotyczy podręczników, kiedy trzeba zapłacić wynagrodzenie, ale generalnie te postacie dozwolonego użytku, które są w pewnym sensie można powiedzieć dedykowane potrzebom osób z niepełnosprawnościami, to są takie postacie, które nie wymagają uiszczenia wynagrodzenia na rzecz twórcy. Mimo tego, że definicja utworu jest bardzo pojemna i w praktyce nawet takie drobne formy twórczości mogą być przedmiotem ochrony prawnoautorskiej, o czym trzeba pamiętać, także fragmenty utworów, nie wszystko jest chronione, nie co do wszelkich wytworów intelektualnych obowiązują zasady korzystania z nich w ramach prawa autorskiego. W tym zakresie bardzo ważne jest rozróżnienie
takiej kategorii, którą określamy jako domena publiczna i rozróżnienie domeny publicznej od publicznej dostępności utworu, bo to są bardzo dwie różne sytuacje. Domena publiczna określana jest, czy to, co w domenie publicznej się znajduje, to jest to, do czego dostęp jest swobodny, nieograniczony zasadami, które omawiamy, związanymi z wynikającymi z prawa autorskiego. Są pewne wyraźne wyłączenia w prawie autorskim, które dotyczą wytworów intelektualnych, które bardzo powszechnie są traktowane jako bardzo wartościowe i objęte ochroną prawnoautorską. Tymczasem prawo autorskie wyraźnie wyklucza z zakresu ochrony prawnoautorskiej i to należy zapamiętać. Takie wytwory jak pomysły, reguły matematyczne, odkrycia, ale także pewne wytwory, które utworami mogą być, ale prawo autorskie zapewnia taki mechanizm ich wyłączenia z pod ochrony, aby możliwe było nieograniczona możliwość dostępu. I tutaj akty urzędowe, projekty aktów urzędowych, symbole, orzeczenia sądowe, opisy patentowe nie podlegają ochronie prawnoautorskiej, są wyraźnie wyłączone. Co za tym idzie, one znajdują się w domenie publicznej, są dostępne bez żadnych ograniczeń wynikających z prawa autorskiego. Druga taka kategoria, która w domenie publicznej się znajduje, to są utwory, które kiedyś były chronione, ale zgodnie z zasadą, o której Państwu powiedzieliśmy, ograniczonego czasu ochrony praw autorskich, ich ochrona wygasła. Czyli mówimy tutaj o jakichś starych różnego rodzaju utworach, które też mogą być wykorzystane w działalności także edukacyjnej. Po tym okresie życia twórcy, 70 lat po jego śmierci, ochrona wygasa, te utwory trafiają do domeny publicznej. No i wreszcie w domenie publicznej znajdują się takie utwory, które nigdy nie były chronione, ponieważ zostały stworzone przed tym, jak ochrona prawna autorska na terytorium tutaj naszym krajowym się pojawiła i to też jest domena publiczna. I teraz to, na co już zwróciłam uwagę i chciałyśmy to bardzo wyraźnie podkreślić. Domena publiczna nie jest synonimem publicznej dostępności utworów. Publiczna dostępność utworu, a zatem przede wszystkim mówimy tutaj o tej powszechnej dostępności utworów w internecie i o tym, co znajduje się w internecie, to absolutnie nie oznacza, że znajduje się w domenie publicznej. Tak może być, ale tak być nie musi. Krótko mówiąc, publiczna dostępność utworu nie oznacza tej swobody korzystania z utworów, którą gwarantuje sytuacja, w której utwór jest w domenie publicznej. Czyli krótko mówiąc, nie mamy zawsze pewności, że materiały udostępnione w internecie są udostępniane na jakichś zasadach w ogóle nieobjętych prawami autorskimi, wręcz przeciwnie. Tutaj konieczna jest czujność. Większość treści, materiałów, które są dostępne w internecie, nawet jeżeli są dostępne i wydaje nam się, że nie ma na pierwszy rzut oka żadnych zastrzeżeń dotyczących ich korzystania, zasada jest taka, że one są chronione i dopiero znalezienie jakiejś informacji, na przykład na notacji na stronie internetowej, że treści objęte są mechanizmem tej dostępności w ramach licencji Creative Commons, może być takim sygnałem, że można z nich korzystać. I tutaj oczywiście będziemy zaraz o tym mówić, cały szereg sytuacji, w których taka dostępność utworów będzie mechanizmem pozwalającym na dostęp do utworu w ramach wyraźnie uregulowanych ustawowych zasad i w przypadku istnienia takich zasad dostęp do utworu będzie możliwy. Ale teraz chcemy Państwu powiedzieć o sporze sądowym, który bardzo dobrze ilustruje problem pomiędzy właśnie ustaleniem różnicy dotyczącej utworu, który jest w domenie publicznej, a utworu, który jest publicznie dostępny. I też ten spór sądowy, który miał miejsce, o którym chcemy powiedzieć, dotyczył wykorzystywania utworów w działalności edukacyjnej, oświatowej, szeroko rozumianej. Oczywiście nieczęsto takie spory trafiają na wokandę sądową, ale ma to miejsce. Przedmiotem sporu była fotografia, która przedstawiała fragment panoramy historycznego fragmentu miasta Kordoba.
Fotografia stosunkowo, można powiedzieć, prosta. To też można będzie na tej fotografii, która przedstawia właśnie samą panoramę miasta, zobaczyć czy uwzględnić to, że to jest fotografia, która nie ma jakichś bardzo wysokich cech artystycznych, na bardzo wysokim poziomie, a jednak takie fotografie też podlegają ochronie autorsko-prawnej. Zdjęcie przedstawia panoramę miasta Córdoba. Na pierwszym planie widoczna rzeka i kamienny most. W tle historyczna zabudowa miasta, w oddali góry. Autorem zdjęcia jest Dirk Renkhoff. Na początku mówiłyśmy o samym pojęciu utworu, ale warto może jeszcze podkreślić, że obecnie stosunkowo liberalne stosuje się oceny co do spełnienia przesłanki twórczości, co oznacza w praktyce, że bardzo wiele rezultatów działalności człowieka może rzeczywiście podlegać tej ochronie. I nawet zdjęcie, które w pierwszej chwili pomyślelibyśmy, przecież to jest takie proste, zwykłe zdjęcie, co jest, jakież tu można znaleźć elementy twórcze, to jednak nawet takie właśnie proste zdjęcia, niektóre krótkie teksty mogą już podlegać ochronie autorsko-prawnej. Czego zatem dotyczył spór, który był rozstrzygany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Spór dotyczył wykorzystania właśnie zdjęcia, które przedstawiało fragment panoramy miasta Córdoba, które to zdjęcie zostało wykorzystane przez uczennice szkoły w prezentacji, którą przygotowała w ramach zadania domowego. To było zadanie, prezentacja przygotowana na potrzeby kursu lekcji języka hiszpańskiego. A dziewczynka uczyła się języka hiszpańskiego i do prezentacji wkleiła, mówiąc tak potocznie, zdjęcie, które znalazła w internecie. No, wydawało jej się, że skoro to zdjęcie jest dostępne w internecie, może z niego skorzystać. Przekleiła zdjęcie, pod zdjęciem podała, wskazała źródło, podała adres strony internetowej, z której to zdjęcie zostało pobrane. Natomiast niestety nie podała informacji o autorze tego zdjęcia. Przy czym spór sądowy dotyczył zarówno potencjalnego naruszenia prawa osobistego w związku z wykorzystywaniem fotografii bez oznaczenia autorstwa, jak i naruszenia autorskich praw majątkowych, ponieważ ta fotografia została zwielokrotniona, wprowadzona do umieszczona w prezentacji, a następnie ta prezentacja, i tu jest dodatkowy element istotny dla oceny tego stanu faktycznego, ta prezentacja została umieszczona przez szkołę na ogólnie dostępnej stronie internetowej. Na takiej stronie, do której dostęp miał każdy użytkownik internetu. Nie tylko uczniowie, nie tylko rodzice, ale potencjalnie wszystkie osoby. I ta okoliczność została sklasyfikowana jednak jako naruszenie autorskich praw majątkowych. Takie udostępnienie cudzego utworu na ogólnodostępnej stronie internetowej. Nawet jeżeli ten utwór był wcześniej dostępny w internecie, to nie oznacza, że my ten utwór możemy dowolnie wykorzystywać. Że jak już ktoś raz umieścił swój utwór w internecie, to powiedzielibyśmy tak potocznie, wyczerpuje się to prawo autorskie. Nie, to prawo się nie wyczerpuje. W internecie każdy korzystający musi wykazać się swoją podstawą prawną do korzystania. Jedna osoba nabędzie prawa na podstawie umowy, inna będzie korzystać na podstawie dozwolonego użytku. I my musimy zawsze, korzystając z utworu, właśnie ustalić, czy możemy korzystać z utworu w ramach umowy licencyjnej najczęściej, czy też na podstawie właśnie przepisów o dozwolonym użytku. I my za chwilę będziemy mówić o tych przypadkach korzystania z utworów, które mają miejsce właśnie na podstawie dozwolonego użytku. Ta sprawa zakończyła się takim rozstrzygnięciem, mianowicie sąd uznał, że rzeczywiście doszło do naruszenia prawa autorskiego, że takie umieszczenie fotografii w prezentacji, która następnie została udostępniona na ogólnodostępnej stronie internetowej, bez oznaczenia autorstwa fotografa, bez zawarcia z nim umowy, stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych. My w naszej prezentacji pokazujemy to zdjęcie, czynimy to na podstawie przepisów o cytacie. My umieszczamy to zdjęcie, jakie zakwalifikowane jako utwór, w naszej prezentacji po to, żeby wyjaśnić Państwu zasady ochrony autorsko-prawnej, przypomnieć, określić na nowo te treści autorskich praw i osobistych, majątkowych, pokazać jak w praktyce, jakie spory, jakie problemy może wygenerować korzystanie właśnie z utworu, nawet w działalności właśnie szeroko rozumianej, takiej oświatowej, dydaktycznej. Ten przykład, o którym powiedziała koleżanka, jest takim bardzo dobrym przykładem obrazującym te niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z utworu.
I w ramach takiego podsumowania dotychczasowych kwestii, o które zasygnalizowałyśmy, ale też w ramach wstępu do tej zasadniczej części naszego wykładu poświęconej właśnie zasadom korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku, chciałyśmy podkreślić właśnie te zasady legalnego korzystania, te sytuacje, w których możemy mówić o legalnym korzystaniu. I takich sytuacji jest trzy. Pierwsza sytuacja to jest ta, o której wcześniej powiedziałam, a mianowicie sytuacja, w której mamy pewność, że utwór, z którego chcemy korzystać, należy do domeny publicznej, a zatem nie obowiązują nas zasady tutaj korzystania wynikające z ochrony autorskich praw majątkowych, aczkolwiek należy zastrzec to, co też wynika z wcześniejszych uwag, że także po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych należy pamiętać o trwaniu autorskich praw osobistych, a zatem o oznaczaniu autorstwa utworów. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja, i to jest sytuacja, która jest zasadą. Zasadą jest to, że żeby skorzystać z cudzego utworu, musimy mieć zgodę podmiotu uprawnionego. Podmiotu albo tego, który jest twórcą utworu, ma prawa autorskie majątkowe, albo podmiotu, który te prawa nabył, albo w drodze ustawy, albo w drodze umowy. Czyli krótko mówiąc, ta podstawowa reguła to jest korzystanie umowne z podmiotem uprawnionym na podstawie uregulowań, z których wynika jego zgoda co do korzystania, zakresu korzystania. Tytułem uzupełnienia podkreślę, że zasady regulowania praw autorskich w umowie, to nie będzie przedmiot naszych dalszych uwag, ale wymaga to podkreślenia, mają swoje szczególne zasady, krótko mówiąc, w prawie autorskim są pewne wskazówki, nakazy, zakazy dotyczące tego, jak te prawa autorskie regulować. Więc opierając swoje korzystanie na umowach, dobrze, żebyśmy wiedzieli, co rzeczywiście z tej umowy wynika i że te postanowienia są pełne i zgodne z wymogami prawa autorskiego. Wyjątkiem formalnie od zasady korzystania bez zgody twórcy z utworów, ale regułą w praktyce, w naszym codziennym funkcjonowaniu jest sytuacja, w której to korzystanie, legalne korzystanie, odbywa się bez zgody twórcy, bez wynagrodzenia, a ciągle ma charakter legalnego korzystania. I to są sytuacje, na których będziemy chciały się skoncentrować w dalszej części, a mianowicie sytuacje objęte instytucją dozwolonego użytku. Dozwolony użytek, o którym już wspomniałyśmy, to jest taka instytucja ograniczająca autorskie prawa majątkowe, czyli ograniczająca decyzję podmiotu uprawnionego co do decyzji, czy wyrazić zgodę na korzystanie, czy nie, czy pobierać wynagrodzenie, czy nie. W tym zakresie ustawodawca, regulując pewne sytuacje w prawie autorskim, daje taką licencję, taką zgodę ustawową na korzystanie. To są sytuacje, które są stypizowane, ściśle określone w przepisach i należy pamiętać, że tych sytuacji nie możemy sobie dowolnie rozszerzać, nie możemy tworzyć jakichś sytuacji, w których mówimy, że korzystamy w sposób dozwolony z utworów, dlatego że wydaje nam się, że ta sytuacja jest taka neutralna. Dozwolony użytek jako wyjątek od zasady posiadania zgody, te przepisy, o których będziemy mówić, należy interpretować w taki sposób ścisły, a więc za każdym razem pamiętać, jakie ustawodawca określił zasady korzystania. I w dalszej części skupimy się właśnie na tych przepisach, wybranych przepisach, które są najważniejsze z punktu widzenia korzystania z utworu w procesach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Instytucją prawa autorskiego, o której mówiłyśmy, a która pozwala na korzystanie z utworów w okresie, gdy trwają autorskie prawa majątkowe bez konieczności zawierania indywidualnych umów z autorami, jest instytucja dozwolonego użytku. My będziemy omawiać wybrane, najważniejsze przepisy polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Te przepisy, które mają znaczenie właśnie dla nauczycieli, asystentów naukowych, edukacyjnych, osób
z niepełnosprawnościami. Natomiast warto podkreślić, że przepisy dotyczące dozwolonego użytku funkcjonują w większości systemów prawa autorskiego. Są uregulowane, instytucja dozwolonego użytku jest uregulowana w prawie unijnym oraz w prawie międzynarodowym. Dodatkowo warto też podkreślić, że właśnie w prawie międzynarodowym oraz prawie unijnym przyjęto specjalne regulacje, które mają na celu umożliwienie korzystania i dostosowywania utworów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. I tak, w 2013 roku przyjęto bardzo ważny traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, traktat podpisany w Marrakeszu, dlatego też potocznie określany jako traktat WIPO z Marrakeszu, o ułatwieniach dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z utworami głównie drukowanymi. Natomiast już wcześniej, bo w 2001 roku zostały przyjęte w Unii Europejskiej zostały przyjęte przepisy, które umożliwiają przygotowywanie utworów, ich wersji specjalnych, dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Następnie została przyjęta w 2017 roku specjalna dyrektywa unijna dotycząca dozwolonych sposobów korzystania z utworów z korzyścią dla osób niewidomych, osób właśnie słabowidzących oraz z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz specjalne rozporządzenie w 2017 roku zostało przyjęte, specjalne rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w formatach dostępnych określonych utworów z korzyścią dla osób niewidomych. Więc proszę zobaczyć, ustawodawcy krajowi, unijni, ale także organizacje w ramach organizacji międzynarodowej, jaką jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, nie tylko dostrzeżono, ale zadbano także o to, aby te szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami zostały uwzględnione w przepisach, które umożliwiają, ułatwiają korzystanie z utworów objętych ochroną autorsko-prawną. I my teraz przejdziemy do omówienia już polskich przepisów. Polskie przepisy są zharmonizowane z przepisami prawa unijnego. Chciałabym najpierw powiedzieć Państwu o specjalnej postaci dozwolonego użytku utworów, która została uregulowana w artykule 33 z indeksem górnym 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I te przepisy, jak większość przepisów ustawy o dozwolonym użytku, tak naprawdę określają szczegółowo zakres podmiotowy, kto może korzystać z utworu, zakres przedmiotowy, z jakich kategorii utworów, sposób korzystania. Jeśli chodzi o sposób korzystania z utworów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, to tutaj przepis stosunkowo szerokie daje możliwości korzystania. Oczywiście musimy sprawdzić po pierwsze tak, czy utwór jest rozpowszechniony, bo przepis ma zastosowanie do utworów rozpowszechnionych. Większość tych utworów, z których korzystają nauczyciele, opiekunowie dydaktyczni, to oczywiście są utwory rozpowszechnione, albo w formie tradycyjnej, w formie drukowanej, bo korzystamy z różnego rodzaju książek, skryptów, ale też wykładów czy prezentacji, które legalnie są umieszczone albo w repozytoriach, albo w innych bazach danych, czy w ogóle nawet dostępnym w internecie. Większość z tych utworów, tak jak wspomniałam, została rozpowszechniona. Drugie wymaganie, którym określa granice tego dozwolonego użytku dla utworów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, to jest korzystanie, które nie ma zarobkowego charakteru. Przy czym rozumiemy w ten sposób tę przesłankę, że te utwory albo przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami są udostępniane im, ale bez dodatkowej odpłatności. Nie jest pobierana żadna odpłatność. Bardzo istotnym tutaj ograniczeniem tej postaci dozwolonego użytku, ale ograniczeniem, które nie ma wpływu na znaczenie tej postaci dla samego kręgu osób z niepełnosprawnościami, a tylko służy ochronie interesów podmiotów uprawnionych twórców, jest wskazanie, że to korzystanie z utworów, szczególnie w tych formatach dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, rzeczywiście będzie odbywać się w ściśle określonym kręgu właśnie tych osób. A więc na przykład trzeba pamiętać o tym, żeby utwory przygotowane dla potrzeb osób, studentów z niepełnosprawnością, rzeczywiście tylko udostępniać tym studentom, a nie pozostałym na przykład osobom, które w grupie zajęciowej także biorą udział. Teraz tak, przepis pozwala na to, żeby dostosowywać w ramach dozwolonego użytku utwory dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
I tutaj przepis nie określa w jaki sposób to szczegółowo, mówi tylko tyle, że to dostosowanie ma odnosić się do natury tej niepełnosprawności. Ma być związane z tą naturą, dostosowane do natury niepełnosprawności. A więc oczywiście w inny sposób będą przygotowywane materiały dla osób z niepełnosprawnością słuchową, w inny sposób dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. W tym pierwszym przypadku głównie takie materiały będą wzbogacone o tłumaczenie migowe w taki sposób, który pozwala rzeczywiście osobom z niepełnosprawnością zapoznać się z utworem w jak najpełniejszy sposób, w taki sposób, który umożliwia zapoznanie się z treścią w miarę możliwie także, w miarę możliwości także z formą utworu. W inny sposób będą przygotowywane materiały dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. To mogą być, będziemy o tym jeszcze mówić, różnego rodzaju dodatkowe opisy, dodatkowe informacje, które będą mogły być przedstawione w sposób audialny. Bardzo istotne jest, aby przy każdych w każdej sytuacji korzystania z cudzego utworu zawsze podać autora i źródło, czyli wskazać z jakiego podręcznika, skryptu, czyje zdjęcie wykorzystujemy, wskazać tutaj nazwisko tego autora i podać źródło. W przypadku utworów, które są opublikowane w książkach, podajemy tytuł książki, datę wydania. W przypadku utworów, które są dostępne w internecie, podajemy adres strony internetowej. Warto ten adres, dodatkowo jeszcze strony internetowej, wzbogacić o informację dotyczącą daty zapoznania się. Ponieważ jak wiemy, zawartość stron internetowych ulega zmianie. W momencie, gdy my dzisiaj przygotowujemy materiały, to rzeczywiście te materiały są na stronie internetowej XY, ale za miesiąc już może nie być tych materiałów tam. Dla nas istotne jest to, żeby podać źródło, które jest aktualne w momencie korzystania. Nauczyciel, wykładowca nie musi potem aktualizować tego źródła, nie musi się też obawiać tego, że jeżeli to źródło przestanie być już aktualne, to będzie mogło to stanowić podstawę do wycofania takich materiałów. Wystarczy podanie źródła aktualnego w momencie przygotowywania materiałów. Jakie najczęściej mogą być przygotowywane formy czy postacie utworów dla osób z niepełnosprawnością? No więc przede wszystkim przygotowywane mogą być materiały w formie elektronicznej. Materiały drukowane mogą być zeskanowane, mogą być zapisane w takim pliku cyfrowym, który umożliwi później bardzo łatwe odczytanie przez innego rodzaju urządzenia, oprogramowania, takie, które są dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, na przykład wzrokową. To może być tak zwana książka mówiona. E-book może być specjalnie przygotowany właśnie dla potrzeb osób, które nie mają możliwości samodzielnego przetłumaczenia. W przeszłości główną formą udostępnienia utworów dla osób z niepełnosprawnością wzrokową było przygotowanie książek, materiałów z wykorzystaniem alfabetu Braille'a. Już dzisiaj wydaje się, że rzadziej tego rodzaju materiały są przygotowane. Natomiast bardzo często przygotowywane są materiały, utwory w wersji z audiodeskrypcją, z takim dodatkowym komentarzem. Tutaj warto, żeby ten komentarz był rzetelny, rzeczywiście wskazywał na te istotne elementy utworu, których osoby z niepełnosprawnością wzrokową nie są w stanie same, z którymi nie są w stanie same zapoznać się. Komentarz może być dłuższy, krótszy, w zależności od charakteru tych treści, które są niemożliwe do samodzielnego rozpoznania, zapoznania się przez osoby z niepełnosprawnością. Może być przygotowana wersja utworu wyrażonego słowem z dużym drukiem, może być powiększona czcionka. I to już jest taka forma, która jest dostosowana. Taki zapis utworu w tej wersji z dużym drukiem może być właśnie udostępniony osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Dla studentów, dla osób z niepełnosprawnością słuchową, oczywiście najczęściej przygotowaną wersją to będzie wersja utworu z tłumaczeniem na język migowy. Utwory specjalnie przygotowane dla studentów z niepełnosprawnością mogą być wyposażone czy zaopatrzone w dodatkowe treści, dodatkowe opisy. Takie, które właśnie pozwolą na jak najpełniejsze skorzystanie z takiego utworu. A więc może to być komentarz, jakaś dodatkowa informacja, która pozwoli na zapoznanie się z tą treścią. Ale
można też usunąć pewne treści, jeżeli one są zbędne, jeżeli wiemy, że one ani nie są możliwe do percepcji przez osobę z niepełnosprawnością, ani nie są na tym etapie na przykład nauczania, na tym etapie procesu edukacyjnego niezbędne, nie są potrzebne. Przy czym w tym przypadku zarówno dodawania pewnych treści, jak i usuwania, trzeba krótko, ale wskazać informację, podać informację. Na przykład o tym, że dany fragment został usunięty. W lekcji takiej i takiej, albo w materiale tym i tym zostały usunięte pewne fragmenty. Jakie jeszcze możemy wyróżnić sposoby korzystania z utworów dla potrzeb osób z niepełnosprawnością? Tworzenie elektronicznych zbiorów takich utworów, a więc prowadzący zajęcia może przygotować specjalny taki plik, w którym i ten plik udostępniać potem, a nawet zapisać w miejscu zewnętrznym, ale tylko dostępnym dla osób właśnie z daną niepełnosprawnością, czy to odpowiednio słuchową, czy też wzrokową. Co więcej, te materiały stworzone dla osób dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą być wymieniane między uczelniami, między pracownikami dydaktycznymi, między pracownikami naukowymi, którzy je właśnie przygotowują, a więc osoby prowadzące wspólne zajęcia, prowadzące zajęcia dotyczące tej samej problematyki mogą się podzielić, część materiałów przygotować wspólnie, część oddzielnie i potem te materiały przekazywać swoim studentom, tym studentom, którzy właśnie nie są w stanie skorzystać z pełnej wersji utworów. Co jeszcze? Studenci z niepełnosprawnościami mogą sami także nagrywać dla siebie wykłady, mogą kopiować materiały edukacyjne lub prosić opiekunów edukacyjnych o skopiowanie takich materiałów. Mogą sami opiekunowie edukacyjni właśnie dokonywać zmiany formatu utworów. Wszelkie tutaj zmiany formatu są dostępne i przepis pozwala na dokonywanie wszelkich zmian. Tyle tylko, że one muszą być dostosowane do danego rodzaju niepełnosprawności. Muszą ułatwiać właśnie skorzystanie z danego utworu. Te materiały, tak jak już mówiłyśmy, mogą być wymieniane potem pomiędzy studentami, którzy uczęszczają na zajęcia, tymi studentami, którzy posiadają pewnego rodzaju niepełnosprawności. Kolejną formą dozwolonego użytku, taką, która jest dedykowana studentom, już w mniejszym zakresie osobom przygotowującym materiały, to jest tak zwany dozwolony użytek osobisty. To jest podstawowa forma legalizacji różnego rodzaju aktywności nas wszystkich w życiu codziennym, jeśli chodzi o korzystanie z utworów, przeglądanie internetów, kopiowanie materiałów. I jest to dozwolone, jest to możliwe. Artykuł 23 wyraźnie mówi o tym, że można korzystać z rozpowszechnionych utworów dla własnego, pojedynczych utworów dla własnego użytku osobistego. Jest to taka formuła, tak jak powiedziałam, legalizująca korzystanie. Aczkolwiek nie jest to jakaś taka reguła zupełnie otwarta. Artykuł 23 definiuje pewne warunki, na jakich można korzystać z cudzych utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego. I te warunki są następujące. Warunek, który już Państwo słyszeliście i który jest charakterystyczny dla wszelkich form dozwolonego użytku, my go będziemy powtarzać, dlatego że należy go zapamiętać, to jest ten warunek wcześniejszego rozpowszechnienia utworów. Utwory rozpowszechnione to są utwory, które wcześniej za zgodą twórcy zostały udostępnione publicznie, a zatem jest to taki warunek, który jest istotny, dlatego że w przypadkach, kiedy mamy pewność, że utwór nie został rozpowszechniony, że to jest jakaś treść, która jeszcze nie została opublikowana, że to jest praca magisterska, która jest dopiero pisana, że to jest jakiś materiał, który jeszcze nie został właśnie upubliczniony w jakiś sposób, proszę pamiętać, że wtedy nie mamy spełnionego warunku rozpowszechnienia utworu, a zatem nie otwierają nam się możliwości korzystania z tego utworu w ramach dozwolonego użytku. I druga taka ogólna formuła to jest oczywiście formuła respektowania autorskich praw osobistych, oznaczenia źródła i autora.
ale to są te takie powtarzające się warunki. Natomiast warunkami bardzo charakterystycznymi dla dozwolonego użytku osobistego to jest warunek po pierwsze korzystania niekomercyjnego, niezarobkowego, a zatem korzystania rzeczywiście na własne potrzeby, ale te własne potrzeby są rozumiane, można powiedzieć, szeroko, a mianowicie nie tylko korzystania przez siebie, ale także, jak mówi artykuł 23, w zamkniętym kręgu osób, osób pozostających w bliskim stosunku powinowactwa, pokrewieństwa, towarzyskim. Co to oznacza? To oznacza, że my możemy dokonywać pewnych aktywności związanych z zwielokrotnianiem utworów, ściąganiem utworów z internetu i ich udostępnianiu osobom trzecim pod warunkiem, że mówimy o tym zamkniętym kręgu, który, tak jak Państwu powiedziałam, jest zdefiniowany czy dookreślony w ustawie. I teraz, gdybyśmy popatrzyli, przełożyli te zasady na różne przykładowe formy korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku osobistego, to będą to takie aktywności, które czasami wydają nam się, że mogą być nielegalne, ale w wielu przypadkach, kiedy zachowujemy te zasady, one jak najbardziej są możliwe. Myślę tutaj na przykład o pobieraniu z internetu różnego rodzaju treści dla własnych potrzeb. Takie ściąganie z internetu legalnych treści na potrzeby tego, żeby przygotować jakieś materiały, douczyć się, skorzystać z jakichś treści, są dopuszczalne. Kopiowanie materiałów różnego rodzaju edukacyjnych, w tym także takich materiałów zaadaptowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. Proszę zauważyć, że w tym obszarze pokrywają właściwie nam się dwie podstawy prawne, bo możemy to robić zarówno legalnie z punktu widzenia tego, nazwijmy to, specjalistycznego przepisu, o którym była mowa, artykuł 33 ze znaczkiem 1, ale też pewne aktywności, jeżeli chodzi o samych studentów, są możliwe i byłyby legalne także na podstawie tych ogólnych reguł związanych z dozwolonym użytkiem osobistym. Natomiast dozwolony użytek osobisty, tak jak powiedziałam, nie jest taką zupełnie otwartą formułą, między innymi jeżeli chodzi o to, jakie utwory mogą być przedmiotem korzystania w ramach tej formuły. I tutaj mamy pewne istotne wyłączenia, wyraźne wyłączenia ustawowe i te wyłączenia dotyczą trzech kategorii utworów. To są programy komputerowe, to są elektroniczne bazy danych i utwory architektoniczne. Czyli o ile powiedziałam, że możliwe jest ściągnięcie z internetu jakichś treści edukacyjnych, różnego rodzaju opracowań, materiałów, o tyle już proszę pamiętać, że ściągnięcie z internetu jakiegoś specjalistycznego oprogramowania, na przykład pozwalającego na adaptowanie treści na potrzeby osób niepełnosprawnych, czy w ogóle jakiegokolwiek oprogramowania, już niestety w tej formule się nie mieści. Podobnie kopiowanie jakichś elektronicznych baz danych. Więc tutaj należy o tym pamiętać. Należy pamiętać o tym zamkniętym kręgu osób, który jest warunkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku. I znowu, o ile możemy ściągnąć coś z internetu dla własnych potrzeb, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli udostępniamy coś w internecie, na ogólnodostępnych stronach internetowych, jakichś komunikatorach, jakichś czatach, na jakichś portalach, tutaj już nie mamy tego zamkniętego kręgu osób, mamy potencjalnie publiczną dostępność utworu, która zamyka nam już możliwość powoływania się na dozwolony użytek osobisty. No i oczywiście konsekwentnie do tego warunku niekomercyjnego korzystania w ramach dozwolonego użytku osobistego, wszelkie sytuacje, w których no, chcielibyśmy pobierać jakieś opłaty za treści, które, nie wiem, ściągnęliśmy z internetu, a teraz chcemy podzielić się z nimi, z kolegami, studentami, ale pobierając od nich tutaj drobną opłatę za nasz czas i wysiłek, no też w takich sytuacjach wychodzimy z tej formuły dozwolonego korzystania, nie mieścimy się w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kolejną postacią dozwolonego użytku jest użytek edukacyjny przewidziany dla uczelni, dla nauczycieli akademickich. Ten użytek, o którym chcemy teraz króciutko opowiedzieć, uregulowany w artykule 27, ma zastosowanie
nie tylko do studentów z niepełnosprawnościami, ale może być wykorzystywany przez nauczycieli akademickich, także dla grupy, która składa się ze studentów, którzy mają możliwości bezpośredniego zapoznania się z utworami w wersji podstawowej. Ale pomyślałyśmy, że powiemy Państwu o tym użytku, dlatego że on ma istotne znaczenie. Ten użytek pozwala nauczycielom, właśnie opiekunom edukacyjnym, na wykorzystywanie utworów, które są właśnie znowu rozpowszechnione, w celach ilustracyjnych. Więc w ogóle pozwala na to, żeby nauczyciel akademicki, nieduży artykuł naukowy, fragment książki, rozdział książki zwielokrotnił i następnie udostępnił swoim studentom. Ale co ważne, tylko jeśli udostępnia studentom, to na potrzeby zajęć i tych zajęć, które są prowadzone za pośrednictwem bezpiecznego środowiska elektronicznego dostępnego dla studentów danej placówki edukacyjnej. Pod tym może dosyć takim formalnym określeniem, tak naprawdę kryje się konieczność zabezpieczenia, żeby do tych materiałów, które są udostępniane poza bezpośrednio zajęciami, spotkaniami w grupach, które są udostępniane na przykład na platformie MS Teams, tylko miały dostęp te osoby, które są zapisane rzeczywiście na dany kurs. To mogą być zarówno studenci z niepełnosprawnościami, jak i studenci, którzy nie posiadają tych niepełnosprawności. Natomiast dla studentów z niepełnosprawnościami może dodatkowo nauczyciel akademicki przygotować i udostępnić, ale właśnie na podstawie artykułu 33 z indeksem górnym 1, taki materiał, który będzie specjalnie zaadaptowany do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, który będzie wzbogacony właśnie o jakiś dodatkowy komentarz. I wtedy ten materiał może być, te treści edukacyjne mogą być udostępniane tylko do tej części studentów z niepełnosprawnościami. Teraz tak, także na podstawie artykułu 27 prowadzący zajęcia mogą w swoich prezentacjach, materiałach dydaktycznych wykorzystywać właśnie cudze utwory. Te utwory chronione prawem autorskim mogą być wykorzystywane dla potrzeb egzaminacyjnych. I teraz na przykład prowadzący zajęcia przygotuje odmienne materiały dla studentów części grupy i odmienne dla tych studentów, którzy mają niepełnosprawności. Te materiały egzaminacyjne, w których będą wykorzystane cudze utwory, będą specjalnie dostosowane, będą wzbogacone właśnie o pewien materiał, o pewien komentarz, albo też w tych materiałach egzaminacyjnych będą usunięte pewne treści. I tak jak wspomniałam, te przepisy o dozwolonym użytku pozwalają także na umieszczenie specjalnie przygotowanych materiałów, prezentacji na platformach służących do prowadzenia zajęć. Czy to będzie platforma Microsoft Teams, Blackboard. Te materiały muszą być tylko udostępnione do ściśle określonego kręgu studentów. Kolejna formuła, taka, z której też bardzo często korzystamy, zwłaszcza w tym obszarze właśnie edukacji, to jest formuła otwarta zarówno dla pracowników naukowych, dla nauczycieli akademickich, ale także dla studentów przygotowujących różnego rodzaju prace zaliczeniowe, prace magisterskie, prace licencjackie. To jest tak zwane prawo cytatu. To jest forma dozwolonego użytku regulowana w artykule 29 prawa autorskiego. I ona, ten przepis, także określa pewne zasady legalnego korzystania, sięgania do cudzej twórczości. Pod warunkiem, że sami też coś tworzymy, bo taki jest cel tej formuły dozwolonego użytku, żeby wspierać naszą twórczość poprzez właśnie tą twórczość, która już istnieje. Tutaj ponownie należy rozpocząć wymienianie tych warunków prawa cytatu od warunku wcześniejszego rozpowszechnienia utworu. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, cytat oznacza, ten legalny cytat w rozumieniu prawa autorskiego, oznacza dosłowne przejęcie cudzej treści. Mamy czasami tendencję do tego, żeby spróbować coś zmienić, żeby jednak nie pokazać, że dokładnie to samo piszemy.
To jest niebezpieczne działanie tak daleko, jak chcemy właśnie opierać nasze korzystanie z utworu na prawie cytatu, które, tak jak powiedziałam, wymaga właśnie dosłownego przejęcia, bez żadnych zmian, modyfikacji. To dosłowne przejęcie powinno być wyraźnie oznaczone. Cytat powinien być rozpoznawalny. To znaczy musimy zadbać o to, żeby wyraźnie wskazać, od jakiego momentu treści, które prezentujemy, są treściami, zdjęciami, innymi utworami, które nie są stworzone przez nas. Tradycyjnie, jeżeli chodzi oczywiście o te utwory wyrażone słowem, taką formułą jest znak cytowania, prawda, cudzysłów, który otwieramy, zamykamy, ale to mogą być też inne formy zaznaczenia tego przejętego fragmentu, może to być wyboldowany tekst, może być innym kolorem. Chodzi o to, żeby osoba, która zapoznaje się z takim naszym utworem, łatwo była w stanie się zorientować, jaka część tego utworu nie pochodzi od nas i co więcej, kto jest autorem tego fragmentu czy drobnego utworu, ponieważ tutaj jeszcze muszę dodać, że cytat nie może być rozumiany bardzo tak liberalnie, jako po prostu przejmowanie całych utworów. To jest tylko możliwe, jeżeli mamy do czynienia z drobnym utworem. Takim drobnym utworem może być jakieś zdjęcie, jakiś krótki jakiś limeryk. Natomiast prawo cytatu jest ograniczone, jeżeli chodzi o większe utwory, do ich fragmentów. Nie mamy określonego jednocześnie jakiegoś ilościowego kryterium, które moglibyśmy zastosować. Bardzo często studenci, pracownicy pytają, czy to prawda, że 30% tekstu można przejąć. Nie ma żadnych pułapów tutaj, ani kryteriów matematycznych. One by może przydały się do tego, żeby była taka pewność co do tego, w jakim zakresie możemy korzystać. Tutaj możemy powiedzieć, że każdorazowo te treści i ilość tych przejmowanych treści będziemy musieli odnieść do tego, jaki jest cel właśnie korzystania z cudzych utworów. I tutaj przechodzę do bardzo ważnego warunku prawa cytatu, o którym się często zapomina, a mianowicie nie wystarczy tylko i wyłącznie oznaczyć przejmowany fragment znakami cudzysłowia, nie wystarczy gdzieś w przypisach czy w innym miejscu oznaczyć źródło autora, ale prawo cytatu wymaga, żeby był jakiś cel korzystania z cudzej twórczości i to nie jakikolwiek cel, czyli na przykład cel w postaci zaoszczędzenia czasu pisania przeze mnie czegoś, tylko skorzystania, tylko ten cel jest ustawowo określony, to jest nauczanie, czyli w ramach nauczania możemy się posługiwać takim prawem cytatu, czego przykład był wcześniej, jeżeli chodzi o to nasze powoływane zdjęcie, które nie było tylko ozdobnikiem naszej prezentacji, ale służyło do wyjaśnienia określonego kazusu. Tą podstawową formułą, celem, na który możemy się powołać, to jest wyjaśnianie. Wyjaśniamy, studenci pisząc prace magisterskie, wyjaśniają swoje stanowisko, wyjaśniają to, co już zostało napisane, właśnie odwołując się do cudzej twórczości. Polemika, analiza krytyczna, analiza naukowa, gdzie musimy, żeby coś skrytykować, żeby się coś odnieść, przeanalizować, pokazać czytelnikowi, do czego się odnosimy. Tutaj są te możliwości, które daje nam prawo cytatu. Także prawa gatunku twórczości, pod nimi satyra, parodia, w której też musimy się odwołać do parodiowanych treści. One są tutaj tym właściwym mechanizmem. Czyli są możliwości gwarantowane przez prawo cytatu sięgania do cudzej twórczości, natomiast należy pamiętać o tych określonych warunkach, które muszą być zachowane, żeby to nasze cytowanie było legalne, żeby było zgodne z prawem. My głównie mówiłyśmy o wykorzystywaniu utworów w ramach dozwolonego użytku, ale wstępnie zasygnalizowałyśmy i teraz trzeba to przypomnieć, że przedmiotem tego dozwolonego użytku mogą być także fonogramy, wideogramy, artystyczne wykonania. Więc także na potrzeby materiałów dydaktycznych możemy wykorzystywać właśnie fragmenty filmików, możemy fragmenty utworów audiowizualnych na przykład. I szczególnie te fragmenty utworów audiowizualnych mogą być wzbogacone właśnie audiodeskrypcją. Audiodeskrypcję, która umożliwi osobom z niepełnosprawnością wzrokową pełne zapoznanie się z tą treścią wizualną filmu,
utworu audiowizualnego, tą treścią, której naturalnie, pierwotnie jakby nie są osoby z niepełnosprawnościami wzrokowymi, nie mają możliwości zapoznania się z nimi. Teraz chciałbyśmy, przechodząc już do zakończenia naszego wykładu, przypomnieć te najważniejsze zasady legalnego korzystania z utworów i właśnie przedmiotów praw pokrewnych. Pierwszą z nich jest to, że zawsze, gdy musimy mieć podstawę albo umowną, albo ustawową. Starałyśmy się Państwu powiedzieć, że w praktyce bardzo rzadko, czy to studenci, czy ale przede wszystkim nauczyciele, opiekunowie edukacyjni zawierają indywidualnie umowy z twórcami. Jeśli zawierają umowy, to wykorzystują nowe kategorie umów, jakimi są umowy Creative Commons. I tutaj sugerujemy Państwu, czy inspirujemy Państwa, żeby rzeczywiście poszukiwać w internecie, korzystać z tych treści, które są udostępniane na licencjach Creative Commons. Te licencje pozwalają właśnie na bezpieczne korzystanie, bezpieczne z punktu widzenia pewności prawnej, korzystanie z utworów, które podlegają jeszcze ochronie autorsko-prawnej. Jeśli nie jesteśmy w stanie znaleźć utworu udostępnionego na licencji Creative Commons, to oczywiście pozostaje nam druga podstawa legalizacji naszego korzystania, jaką jest dozwolony użytek utworów. I tutaj jeszcze zbierając i reasumując te wszystkie rzeczy, które powiedzieliśmy, jeśli chodzi o takie ogólne zasady, chciałyśmy podkreślić właśnie te reguły, które dozwolonego użytku dotyczą. Po pierwsze, proszę pamiętać, że te przepisy, które omawiałyśmy, jeśli mają być podstawą legalnego korzystania, to korzystanie musi spełniać w sposób taki precyzyjny i konsekwentny te warunki, o których mówiłyśmy. Nie jest możliwe takie per analogiam tworzenie jakichś nowych formuł dozwolonego użytku, dlatego że wydaje nam się, że jeżeli coś jest dozwolone, a chce robić coś podobnego, to też by było dozwolone. Tutaj ten katalog form dozwolonego użytku jest zamknięty i te reguły po to są określone, żeby precyzyjnie wskazać, w jakim zakresie, w odniesieniu do jakich utworów, na jakich zasadach można korzystać. Czyli proszę pamiętać, że to korzystanie obejmuje tylko formy i sposoby korzystania z utworu, czy to wersji podstawowej lub tak jak w przypadku osób z niepełnosprawnościami, zaadoptowanej do potrzeb takich osób, które są określone w przepisach. Jeszcze raz powtórzę, dozwolony użytek, wszystkie te formy dozwolonego użytku, które omówiłyśmy, dotyczą utworów rozpowszechnionych. Trzeba mieć pewną refleksję na temat tego, czy rzeczywiście sięgam do twórczości, która już była udostępniona publicznie. No i też warunek, na który zwracałyśmy uwagę. Dozwolony użytek to jest formuła pozwalająca na korzystanie z autorskich praw majątkowych, ograniczająca ten monopol w zakresie autorskich praw majątkowych. Natomiast ona w żaden sposób nie może powodować uszczerbku w ochronie autorskich praw osobistych, czyli poszanowanie autorskich praw osobistych, oznaczenia autorstwa cudzego utworu, wprowadzenia w utworów przy okazji jego dostosowywania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tylko takich niezbędnych zmian po to, żeby nadmiernie nie ingerować w integralność utworu objętą ochroną w ramach autorskich praw osobistych. To są te warunki, o których należy pamiętać. I podsumowując raz jeszcze, może zacznijmy od tego, że tak, mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć Państwu i te reguły ochrony autorsko-prawnej utworów, przedmiotów praw pokrewnych, fonogramów, wideogramów, programów radiowych, ale także, że udało nam się pokazać Państwu, że prawo autorskie daje stosunkowo szerokie i bezpieczne, możemy tak powiedzieć potocznie, podstawy do korzystania z utworów, szczególnie tych utworów, które właśnie jeszcze podlegają ochronie autorsko-prawnej, na potrzeby procesów edukacyjnych i to szczególnie tych procesów edukacyjnych, które są adresowane, czy adresowane do osób, do studentów z niepełnosprawnościami. Prawo autorskie pozwala na to, żeby i udostępniać wersji podstawowej, ale też udostępniać tym studentom te materiały specjalne, przygotowane, w pewien sposób opracowane przez nauczyciela akademickiego, przez opiekuna takiego edukacyjnego, który właśnie pomaga studentom z niepełnosprawnością. Mamy nadzieję, że też wiele tych informacji, które przekazałyśmy, będzie mieć taki charakter uniwersalny.
dzisiejsi studenci, którzy zastanawiają się, jak legalnie korzystać z materiałów cudzych, jak korzystać w taki sposób, żeby nie naruszać, albo znaleźć tą formułę takiego dozwolonego, nieodpłatnego korzystania, być może za chwilę będą twórcami, którym będzie zależeć na ochronie swoich praw autorskich. Zatem w tych różnych sytuacjach te informacje i ta znajomość tych reguł może się przydać. W różnych momentach możemy mieć albo potrzebę, żeby szukać właśnie tych mechanizmów dozwolonego, nieodpłatnego korzystania, ale w pewnych sytuacjach możemy mieć potrzebę, żeby zadbać o ochronę naszych interesów i wtedy weryfikować, czy inne osoby na pewno korzystają z naszej twórczości w sposób dozwolony przez prawo. Nauczyciele akademicy przygotowujący materiały dla studentów z niepełnosprawnościami muszą pamiętać o tym, żeby udostępniać te materiały tylko tym studentom. Muszą zadbać o to, żeby zostały one skierowane, czy to w tym środowisku elektronicznym, właśnie tym bezpiecznym, tylko do tych studentów. Tak jak powiedziałyśmy, prawo autorskie chroni nie tylko interesy twórców, choć oczywiście stawia interesy twórców na pierwszym miejscu. Po 100 latach obowiązywania regulacji autorsko-prawnych już możemy powiedzieć, że poza ochroną interesów twórców, także prawo autorskie uwzględnia coraz częściej interesy użytkowników. Ten katalog dozwolonego użytku, postaci dozwolonego użytku jest rozbudowany. O tym świadczą chociażby właśnie te postacie dozwolonego użytku, które są przewidziane dla osób z niepełnosprawnościami. To prawo autorskie cały czas dostosowuje się do potrzeb, do zmian technologicznych, ale też do potrzeb społecznych. Prawo autorskie zauważa, że pewne grupy użytkowników, tak jak pewne grupy twórców, zasługują na szczególną ochronę. Może jeszcze na koniec dodamy, że my nie wyczerpałyśmy, omawiając formułę dozwolonego użytku, wszystkich tych dozwolonych postaci korzystania, których jest dużo więcej. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany spojrzeniem do ustawy na to, jakie jeszcze sytuacje są objęte dozwolonym użytkiem, to oczywiście zachęcamy i zapraszamy. Mamy nadzieję, że zainspirowałyśmy do tego, żeby nawet nie prawnicy spojrzeli do ustawy, artykuły 23-35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, po to, żeby na co dzień w różnych innych aktywnościach, także poza uczelnianych, wiedzieć, jakie granice dozwolonego korzystania są przewidziane przez prawo. I cóż, znajomość prawa autorskiego pomaga nie tylko unikać naruszeń cudzych praw, ale także chronić właśnie swoje interesy. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy Państwu te granice właśnie ochrony interesów twórców, granice legalnego korzystania przez użytkowników. Jeśli będziecie Państwo mieć pytania, wątpliwości, jeśli zainspirowałyśmy Państwa w zakresie problematyki prawa autorskiego, to prosimy oczywiście o kontakt, o przesyłanie ewentualnych pytań, dzielenie się swoimi właśnie refleksjami. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Plansza końcowa. Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Działu do Spraw Osób Niepełnosprawnych UJ. Kraków 2022.